Polsce tak mało czasu spędzali z tobą? Powiedz nam, jak doszło do wypadku z Tomkiem? Tomka poznałem w kafejce. Graliśmy w tą samą grę, lecz on zawsze był lepszy. Zawsze, gdy wspominam kolegom, że znam Skorpiona, taki był właśnie jego nick w grze. Mówili mi, żebym się go pozbył. Więc pewnego razu wyszliśmy razem i podążyłem za nim. Gdy zorientowałem się, że nikt nas nie obserwuje, wyciągnąłem nóż i dźgnąłem go w plecy. Tomek padł na kolana. Ja, chcąc go uciszyć, dźgnąłem go jeszcze kilka razy w klatę piersiową. Tomek zamilkł. Wtedy zacząłem się zastanawiać, czy to gra, lecz nie chciałem otworzyć oczu. Lecz gdy to zrobiłem, zorientowałem się, że jestem cały we krwi i że ktoś nas obserwuje. Potem zacząłem przepraszać i prosić Tomka, by się obudził. Później przyjechała karetka, policja i nie pamiętam, co się działo w tym samym zawieszeniu. Dziś wiemy, że Tomka czeka jeszcze długa rehabilitacja. Wiemy także, że Jacek sprzedał komputer i laptopa i wszystkie swoje pieniądze przeznaczył na tę rehabilitację. Na sali znajdują się z nami przyjaciele Tomka. Chciałbyś im coś powiedzieć? Chciałbym jeszcze raz was przeprosić. Bardzo tego żałuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Myślę, że na tę tragedię złożyło się wiele czynników. To nie tylko twoja wina. Nigdy tego nie zapomnisz, ale musisz żyć dalej. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Uważam, że wiele młodych osób ma problem z internetem. Chciałabym podziękować ci, Jacku, za tę rozmowę. Myślę, że każdy wyciągnął z niej jakieś wnioski. A następną osobą, z którą będziemy dziś rozmawiać, jest Zosia, która w odpowiednim czasie zorientowała się, co się z nią dzieje. Zapraszam Zosię tu do nas. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Zosiu. Powiedz nam, ile teraz masz lat? 16. Co się stało, że zaczęłaś serwować w internecie? Kiedy miałam 14 lat, przeprowadziłam się do Wrocławia. Nie miałam tu żadnych znajomych, a przez to, że mam swój styl ubierania się i w ogóle życia, nikt mnie tu nie akceptował. Rodzice bardzo późno wracali z pracy, nie miałam z kim porozmawiać. I internet pomógł ci w czymś? Na pewno. Dzięki niemu szybciej mogłam wybrać lekcje. Gdy miałam wolny czas, szukałam sobie różnych ciekawostek o modzie lub gwiazdach, ale później zaczęłam się to nudzić i zaczęłam czatować z innymi. Czy ta rozmowa na czacie wystarczała ci, czy potrzebowałaś może rozmowy z kimś innym? Stanowczo mi wystarczała. Już wtedy zaczęłam mniej czasu spędzać na nauce. Wracałam do domu, jadłam obiad i odpalałam komputer. I szukałam znajomych na czacie. Poznałam Bociana, taki był jego nick. A tak naprawdę miał na imię Kacper i miał wtedy 16 lat. I jak zawsze wracałaś do domu, to był dostęp. Tak. A nie wydawało ci się to jakieś podejrzane, że on chodzi do szkoły i jest dostępny? Tak, ale dla mnie to nie było ważne. A powiedz nam coś więcej o waszej znajomości. Tak, przez około 3 miesiące pisaliśmy ze sobą na czacie. Później wymieniliśmy się numerami gadu-gadu i pisaliśmy już bez przerwy. Założyłam sobie gadu-gadu w telefonie, pisałam w szkole, na lekcjach, przerwach, nawet na WF-ie. Nie ćwiczyłam, żeby tylko z nim pisać. Pewnego dnia napisał mi SMS-a, żebym wysłała moje wszystkie zdjęcia. I tak mu zaufałaś? Nie bałaś się, że coś zrobi z tymi zdjęciami? Jakiś małolek był, ale ufałam mu i wierzyłam, że nikt z nim nie zrobi. Ale myliłam się. Kacper umieścił na jakiejś stronie piękne laski. Byłam na niego wściekła. Kiedy do niego zadzwoniłam, nie odebrał. Twierdził, że ma zapalenie gardła i nie może rozmawiać. Napisałam mu SMS-a, w którym go zjechałam od góry do dołu, a on mi na to, że takie piękne dziewczyny jak ja powinny umieszczać się na takich stronach. Zdziwiona, że tak powiedział, uwierzyłam mu. No i cały. I usunął te zdjęcia z tej strony? Nie, ale potem zaczęło mi to nawet już odpowiadać. Do dziewczyny ze szkoły wizerunkowskiej. I to ci wystarczyło? Ta cała zazdrość, ta cała rozmowa? A uczucia? Czułaś coś do niego? Tak, zakochałam się w nim. On również twierdził, że mnie kocha, ale myliłam się. Kacper chciał, żebyśmy się spotkali.
Nie wiedziałam, jak wygląda, więc poprosiłam go o jakieś zdjęcie. Twierdził, że nie ma żadnego teraźniejszego. Kilka dni po tym SMS-ie na czacie ktoś wysłał wiadomość do wszystkich, że na Chattery pracuje mężczyzna, który niedawno uciekł z więzienia, w którym siedział za gwałty. Nie przejęłam się tym, ale gdy już poszłam na to spotkanie, wzięłam ze sobą koleżankę. Czekałyśmy długo, ale nikt nie przyszedł. Byłam na niego zła. Dzwoniłam, ale nie odbierał. Wróciłam zła do domu. I już nigdy więcej się do ciebie nie odezwał? Nie, odezwał się, gdy mu napisałam, że to już koniec znajomości. Zadzwonił do mnie, miał dziwny głos. Stwierdziłam, że przychodzi mutację. Powiedział, że coś zatrzymało go w szkole, a potem pytywał się mnie, dlaczego nie przyszłam sama. Twierdził, że jest wstydliwy i nie lubi rozmawiać z osobami, których nie zna. Poprosił mnie, żebym na następne spotkanie przyszła sama. Umówiliśmy się, ale długo zastanawiałam się, czy pójść tam sama, ponieważ gdy na niego czekałam, widziałam tylko starszego mężczyznę po 30. Stwierdziłam, że na to spotkanie pójdę z tatą. Mieliśmy spotkać się na przystanku. Tata się schował, a ja czekałam. Podszedł do mnie jakiś starszy mężczyzna i zapytał, czy jestem Zosia. Byłam tak zszokowana, że powiedziałam tylko Kacper, a on zaczął ciągnąć mnie i szarpać w kierunku samochodu. Nie wiedziałam, co się dzieje. Wtedy wyskoczył ojciec i go złapał. Zadzwoniłam na policję. Gdy przyjechała, dowiedziałam się, że to właśnie jest Marcin. Chłopak, który uciekł z więzienia, w którym siedział za gwałty. Od razu przypomniała mi się wiadomość na czacie. Byłam bardzo szczęśliwa, że nic mi się nie stało. I tata pozwolił ci po tym zdarzeniu korzystać z internetu? Nie, sam odsunęłam gadu-gadu i oddałam rodzicom komputer. Gdy w klasie wszyscy się o tym dowiedzieli, wszyscy chcieli się ze mną wypowiadać. Fajnie było być wtedy uwagi, tylko szkoda, że nie był koszt. Dziękuję ci, Zosiu, za rozmowę. Myślę, że rodzice dzieci, które spędzają dużo czasu na korzystaniu z internetu, będą kontrolować dzieci i pilnować je, aby taka sytuacja się więcej nie powtórzyła. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszym programie. A teraz proszę o krótki komentarz pomysłodawcy kampanii społecznej na temat uzależnienia od internetu. W dzisiejszym programie poznaliśmy historię dwóch nastolatków uzależnionych od komputera. Uzależnienie każdego z nich zaczęło się niewinnie. Następnie przerodziło się w coś groźnego. Komputer stał się wszystkim dla nich. Jacek ciężko okaleczył obcego mu mężczyznę. W przypadku Zosi mogło dojść do gwałtu. Mamy nadzieję, że nasza kampania społeczna uchroni chociaż jedno dziecko od traumy i przeżyć podobnych do przykrości, jakie spotkały Jacka i Zosię. Warto też dodać, że niekontrolowane korzystanie z komputera i internetu może prowadzić do uzależnienia, które zwykle trudno zauważyć. Tym bardziej, że sam uzależniony nie zdaje sobie z tego sprawy. Dziękuję.